jak samorządy, w których rządzą włodarze związani z Koalicją Obywatelską, współpracowały z rządem na przestrzeni ostatnich lat. Mimo ślepych ataków na rząd, bardzo często kosztem własnych mieszkańców uprawiali oni politykę zamiast dbać o swoje małe ojczyzny. Dużo energii kierowali oni właśnie do ataku na rząd, oskarżając o nierównomierny podział środków z programów rządowych. Przecież wszyscy wiemy, że to jest nieprawda. Ale mają oni też swoje bardzo okazałe sukcesy. To m.in. budowa szaletu miejskiego za prawie 500 000 zł w Białymstoku, który musiał zostać rozebrany, bo miał wady. Czy zakup domu przez jednego z prezydentów za 1,5 mln zł od właściciela jednego z klubów sportowych, który to był dotowany z kasy miejskiej we Wrocławiu. Panie premierze, czy w dalszym ciągu zamierza pan dbać o równomierny rozwój wszystkich samorządów, tak jak do tej pory, nie zważając na przynależność partyjną czy przekonania? Kolejne moje pytania dotyczą obszaru bezpieczeństwa. Jak zamierza pan chronić województwo podlaskie i szerzej Polskę przed wpływem wojny hybrydowej, biorąc pod uwagę, że niektórzy obecni w polskim Sejmie mają skłonność do eskalacji konfliktów oraz destrukcyjnego podejścia, dla których punktem honoru i jednym z głównych celów istnienia w polityce jest zburzenie muru na granicy polsko-białoruskiej. Panie pośle, bardzo mieszkańcy dziękuję. Województwa podlaskiego i innych województw Polski Wschodniej już kiedyś na nagraniach słyszeli, co należy zrobić z Polską Wschodnią.